Witam Was dzisiaj z dość nietypowego miejsca. Właśnie jestem na szczycie ogromnego dźwigu w Larnace na Cyprze i wszedłem tutaj razem ze swoją dziewczyną po to, żeby obejrzeć przepiękny wschód słońca. Oczywiście musieliśmy się wkraść tutaj pod osłoną nocy jeszcze, przeskoczyć przez dość wysokie stalowe ogrodzenie, które oddzielało ten dźwig od ulicy. Musieliśmy się wedrzeć na teren budowy, co prawdopodobnie nie było do końca legalne, ale właśnie wejście na taki dźwig, właśnie przejście przez te wszystkie etapy sprawi, że na pewno zapamiętamy te wakacje do końca życia i tą randkę przede wszystkim do końca życia. I to jest właśnie, myślę, idealny pomysł, na który mogę Wam dzisiaj podrzucić na spędzenie naprawdę ciekawego czasu, bo takie dźwigi na pewno stoją w wielu, wielu miejscach i dzięki temu wspomnienia będą żywe z takiego wydarzenia na pewno na długi czas. Dzisiaj nie będzie żadnego filmu takiego, jaki zazwyczaj pojawia się na niedzielę, właśnie dlatego, że jestem na wakacjach. Serdecznie Wam pozdrawiam z Cypru i do zobaczenia w następną niedzielę. Robert Marche.